Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Co jest łatwiej powiedzieć? Jezus zadaje retoryczne pytanie. Oczywistym jest, że łatwiej mówić o rzeczywistości, której nie widać, o rzeczach, których nie da się zweryfikować. Cud uzdrowienia paralityka ma przekonać słuchaczy, w tym także nas, że Jezus posiada władzę nad rzeczywistością widzialną i tą niewidzialną, duchową. Że Jezus ma moc uzdrawiania zarówno duszy, jak i ciała człowieka. Czyli po prostu, że Jezus jest Bogiem, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy ludziom. Jezus wydaje polecenie, a Jego Słowo pełne jest mocy i natychmiast dzieje się to, co to Słowo komunikuje. Cud to jednak pochodna dwóch czynników – wszechmocy Boga i wiary człowieka. Jezus, widząc ich wiarę, dokonuje uzdrowienia. Bóg widzi naszą wiarę i Jego działanie jest adekwatne do poziomu naszej wiary. Rozmawiałem kilka dni temu z człowiekiem wierzącym, który jednak żalił się, że już tyle razy prosił o pomyślne załatwienie takiej czy innej sprawy, a jednak żadna z tych próśb do tej pory nie została wysłuchana. Być może jego wiara jest zbyt słaba, albo nie było w niej wystarczająco dużo determinacji. Wiara jest łaską, którą niestety można również z czasem utracić. Słuchając tę dzisiejszą dobrą nowinę, uderza mnie determinacja tamtych przyjaciół paralityka. Podejmują się trudu przyprowadzenia ich chorego znajomego, ale gdy okazuje się, że nie są w stanie wejść z noszami przez drzwi, wdrapują się na dach, rozbierają jego część i spuszczają nosze z chorym przed Jezusa. Jak już to podkreślaliśmy kilkakrotnie, miłości lub wiary nie mierzy się słowami, ale konkretnym działaniem. Podejmowane przeze mnie czyny świadczą o mojej wierze i miłości, a nie słowa. Tamtych czterech głęboko wierzyło w Jezusa i Jego moc uzdrawiania, dlatego byli gotowi podjąć się trudu transportu chorego człowieka. Jaka jest moja wiara, którą wyraża moja modlitwa i moje konkretne działanie, które podejmuję właśnie dlatego, że uwierzyłem Bogu?